Witajcie, przyjaciele. Wielu ludzi mówi mi, że mają wiarę, że oni przecież tak czują, tak się modlą, tak przecież wierzą, ale nie działa. Więc, kochani, pytanie jest, dlaczego nie działa. Biblia obiecuje nam, że kiedy ktoś ma wiarę, wtedy rzeczy działają. I teraz ludzie, kiedy słyszą, że nie mają wiary, znowu czują się oskarżeni niepotrzebnie w ogóle. Więc co to jest wiara, a co to jest brak wiary? Wielu ludzi, kiedy nie mają świadomości prawidłowej, nie mogą mieć prawidłowej wiary. Na przykład, jeżeli ktoś mówi często w Polsce, że wierzy, to tak naprawdę wierzy w co? W system religijny. Został wychowany w jakiś sposób i wierzy w ten sposób, w który został wychowany. No, i to nie działa, bo po prostu to jest błędny system, który nie ma owoców. Więc co to znaczy brak wiary? Brak wiary nie jest tym, że nie masz żadnej emocji. Brak wiary czy wiara nie jest tym, że źle czy dobrze się czujesz. Czy ty w sercu swoim szczerze, jesteś szczery? To nie jest wiara czy jej brak. Wiara czy jej brak to pierwsze zaczyna się od prawidłowej świadomości. Żeby uwierzyć, musisz najpierw mieć świadomość tego, w co wierzysz, i później się na to zgadzasz, decyzją swoją, albo się nie zgadzasz. I tyle tak naprawdę wiesz, czyli to nie jest emocja, to nie jest uczucie, to nie jest wiara w samego Stwórcę, w Boga, bo tutaj nie o to chodzi, żeby człowiek, no ale ja przecież wierzę w Boga, no dobrze, tylko czy wierzysz Bogu? W Boga możesz wierzyć, ale dalej nie mieć wiary W to, co robi Bóg na przykład na ziemi Wielu ludzi wierzących Kiedy ja wypędzam demony albo uzdrawiam chorych Mówią mi, że jestem oszustem Bo przecież jest tylu chorych na ziemi Bo nie mają wiary I znowu jak ja mówię, bo ktoś nie ma wiary No to znowu ktoś myśli, no to co ja jestem niewierzący? Nie o to chodzi Jeżeli nie nauczyli ciebie W jaki sposób wierzyć, to po prostu nie masz wiary Bo pierwsza jest świadomość Druga jest decyzja na tą świadomość. Na przykład, jeżeli Jezus poniósł wszystkie choroby na krzyżu, czyli każda choroba jest nielegalnie, to po pierwsze masz taką mieć świadomość. I teraz jak masz tą świadomość, możesz zdecydować się na to, czy w to wierzysz, czyli zgadzasz się z tym, albo na to, czy w to nie wierzysz, czyli nie zgadzasz się z tym, a nie to, jak się czujesz. A ktoś, kto na przykład jest nauczony, że dobrze jest poprzez chorobę, bo Bóg uczy i to jest widocznie niej swój krzyż, to on ma wiarę w chorobę, ma wiarę w to, że trzeba nieść swój krzyż. I taki człowiek może powiedzieć, że jest Bogu bojny, że on w ogóle jest bardzo religijny, że on jest taki wierzący, ale nie w prawidłowy sposób. A zatem po to robimy dla Was nauczania www.dotyknieba.org, zakładka nauczania, żeby zmienić Waszą świadomość. A wiara wystarczy jak ziarko, ziarko czyli taka zgoda Twojego serca, decyzja, nie emocje, uczucie, że teraz musisz być tytonem wiary, który teraz nie wiadomo co robi. Po prostu się zgadza, czyli najpierw jest co mówi Bóg, musisz usłyszeć co mówi Bóg. Czy przez nauczanie, czy przez wyczytanie w Biblii, czy przez różne inne rzeczy, musisz usłyszeć to, co mówi Bóg. I wtedy w tej świadomości dopiero się z tym zgadzasz, czyli masz wiarę, nie zgadzasz, nie masz wiary. Czyli wielu ludzi, tak zwanych bogobojnych religijnych, nie mają tej wiary, bo wierzą w religię, więc mają świadomość i wiarę religijną, która nie daje efektu. Albo daje efekt wedle rodzaju, czyli no, zbadaj efekt. Więc. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie ma wiary, to najprawdopodobniej nie masz po prostu świadomości, w co uwierzyć, nawet bo każdy w coś wierzy. Nawet ateista wierzy, że Boga nie ma. Czyli ateista jest wierzący, bo nikogo miliardy lat temu przy stwarzaniu Ziemi z niczego, co wybuchło, nie było, więc w to także trzeba wierzyć. I okej, okay, każdy ma do tego prawo, jednak nie nazywajmy to nauką. To jest wiara w to. A ja wierzę w co innego, więc każdy z nas jest człowiekiem wierzącym, tylko inaczej. Więc teraz, czy masz prawidłową świadomość wiary, jak ją mieć, najprościej rób moje nauczania. Polecam. Uświadom, yy, niech one cię uświadomią, pozwól sobie na to, i wtedy z, zgódź się na to albo się nie zgódź na to. I to jest wiara. I wtedy, jak się zgodzisz, to będziesz inaczej myślał, inaczej decydował. I inaczej żył. I to jest właśnie wiara, która ma efekt. A wiara religijna to jest świadomość tego, co mówi religia, czyli, na przykład, jesteś wierzący? Tak, chodzę do kościoła, ale ja mówię, ja nie pytałem się, czy chodzisz do kościoła. Ja pytałem, czy jesteś wierzący. Widzisz? Bo wiara się kojarzy z kościelnictwem, z pielgrzymkami, z cierpieniem, z cierpiennictwem, z czyścym, właśnie z religią, z sankramentami, a to nie jest w ogóle to, o co Bogu chodziło. Więc, kochani. Refleksja na dziś, jak mieć wiarę, czy jesteś człowiekiem wiary, czy tylko jesteś świadomy religii, w której zostałeś urodzony. Błogosławię, papa. Pa.